Dobry wieczór Państwu! Z tej strony Naczelny Paś i dziś mam przyjemność komentować finałowe spotkanie na Mistrzostwach Świata 2017 w Niemczech. Od razu informuję, że nasz operator kamery zachorował. Janusz niestety będzie musiał odpocząć, także zastąpię go dzisiaj w tej jakże ważnej funkcji, niestety z pewnymi trudnościami, ale mniejsza z tym. W tym momencie przedstawię obu zawodników, którzy będą walczyli o niesamowitą nagrodę. W lewym narożniku ważący skromne 55 ton reprezentant Polski New Multishow z klanu MVPS. Bardzo szybki zawodnik, który do tego spotkania przygotowywał się skromne 2 lata. Jego główną siłą jest bardzo silne uderzenie co parę sekund, ale niestety gorzej z jego masą, bardzo ostatnio schudł, także nie wiemy, czy będzie w stanie wytrzymać jedno potężne walnięcie swojego rywala. Dlatego teraz przechodzimy do drugiego reprezentanta. Jest to zawodnik z Niemiec, Lederhosen Django z klanu Ikore, to także jego sponsor, który jest, słuchajcie, u siebie w Niemczech, w Berlinie, także wydaje mi się, że będzie faworytem. Ogółem reprezentant Polski jest pewny swoich działań. Już teraz widzimy, że przychodzi bardzo szybko do ataku i będzie chciał zaskoczyć swojego rywala. Czy to mu się uda? To się na pewno niedługo okaże. Warto powiedzieć, że jesteśmy już teraz właśnie tutaj w Berlinie na stadionie Himmelsdorf, który może pomieścić aż 150 tysięcy fanów, którzy już tutaj przybyli i od kilku godzin czekają na ten mecz. Wydaje nam się, że będzie co oglądać. Warto powiedzieć, że reprezentant Niemiec, Leader coś tam, ma tą przewagę, że zna ten stadion. Słuchajcie, trenuje tutaj raz na jakiś czas, rozgrywa tu swoje spotkania, no a Polak, New Multishow, przyjechał tutaj po raz pierwszy. Na swoim terenie gra perfekcyjnie, wygrywa mecz za meczem, ale jeśli chodzi o jego wyjazdy, spotkania wyjazdowe, no to tam zwykle kończy się to wielką klapą. Zna on jednak wady swojego rywala. Reprezentant Niemiec przede wszystkim cierpi na problem z jedzeniem. Strasznie dużo je i to sprawia, że po prostu może i potrafi dużo znieść. Oj, potrafi szczególnie dużo zjeść, ale problem jest także taki, że po prostu grając jako Maus, no tak naprawdę no nie może jeździć za szybko, tak? Strasznie wolno się porusza te jego ruchy, ten lewy, prawy, sierpowy, no to tempo jest za wolne, tak? Więc jeśli nasz sprinter New Multishow poradziłby sobie z objechaniem przeciwnika, to wtedy powinno być pozamiatane. Włodek, słuchajcie, który jest z nami tutaj w studiu i teraz zajmuje się właśnie obsługiwaniem i sprzedawaniem orzeszków na stadionie, obstawił 50 zł na reprezentanta Niemiec, ponieważ jest on raczej faworytem, no umówmy się. Z taką masą powinien się wybronić, musi tylko znieść te 12 rund, no ale jak to ostatecznie będzie, tego nie wiemy. Ja sam postawiłem na Niemcy, no bo wiecie, zwykle Niemiec wygrywa z Polakiem, także po prostu wydaje mi się, że wygra to, no. Ale jakbym stracił te 50 zeta, o kurna, ale bym był wkurzony, no to wam powiem. To byłaby drama, no ale to się wszystko jeszcze okaże. Zobaczmy, teraz już zaczynają strzelać do siebie. Jeden walnął lewym, drugi walnął prawym. Ale kalafiory, Boże, przeleciało nad głową. A teraz jedna była trafia, co prawda w prawe oko, ale nic większego się nie dzieje. Niemiec dalej widzi, co się dzieje. Jeśli chodzi o naszego polskiego bohatera, no to jaki z niego bohater? Kampi gdzieś tutaj za budynkiem, nie może wyjechać, bo wie, że tak raczej nie wygra. No słabo tak, jakaś kampa, kurde, kampi w narożniku, słuchajcie, nic specjalnego. Teraz oddaje strzał i trafia w lewe oko, słuchajcie, trafił w prawe, w lewo. No, w
kąt, coś mu się udaje. Teraz decyduje się na jakiś manewr z ucieczką, ale dostaje piekielnie mocne uderzenie w brzusio. No i tak mi się wydaje, że chyba będzie musiał przejść teraz do defensywy. Ja powiedziałem wam, że reprezentant Niemiec głównie słynie z jednego mocnego uderzenia. On może chcieć znokautować swojego przeciwnika, no ale na razie mu się nie udało, choć to na pewno bolało, to bardzo bolało. Teraz zobaczmy zaskoczenie. Przed chwilą tutaj był i znowu chce zaskoczyć w ten sam sposób. Przeciwnik się tego kompletnie nie spodziewał, teraz trafia we włosy. No i wchodzi raz i drugi raz już nie. No dobra, tym razem nieco lepiej, jedna była przewagi. Sędziowie, póki co muszę powiedzieć, że są po stronie polskiego zawodnika. Zobaczmy, że jeden sędzia zanotował już, słuchajcie, 3 uderzenia. Reprezentant Niemiec jedno silniejszy, tak żeby bym powiedział, jest takie 2-1, takie 2-1. No ale teraz zapowiada się, słuchajcie, emocjonująca końcówka. Do zakończenia rundy zostały 2 minuty. Czy uda się w końcu postawić na swoje i znokautować rywala, czy też może nie? Nie wiem. A i warto powiedzieć jeszcze o nagrodach, bo nagrody również są. Za pierwsze miejsce przewidziano uścisk dłoni prezesa, także bardzo fajna nagroda, wydaje mi się, że jest o czym mówić. Także za pierwsze miejsce jest uścisk dłoni prezesa, za drugie miejsce nagrody niestety za bardzo nie przewidziano, aczkolwiek jest szansa na dostawę kilograma batatów. Naprawdę jest szansa, że nasz tutaj sponsor Paziolandię po prostu postara się tam coś zafundować za drugie miejsce. No ale słuchajcie, uścisk dłoni prezesa to nie jest byle jaka nagroda. I teraz zobaczmy ostatnie sekundy, 50 dokładnie sekund do końca. Straszny szturm. No, powiem szczerze, to się może źle skończyć. Musi teraz oddać kilka szybkich trafień. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Uwaga, czy to się uda? O, gąsienica. Kurde, gąsienica bardzo, bardzo słabo. I naprawił gąsienicę. Wyjeżdża, strzela w bok. Raz, dwa i koniec. Słuchajcie, Polacy wygrywają na Mistrzostwach Świata w World of Tanks. I tym samym mamy po raz kolejny polskiego zwycięzcę. No dobra, starcie tych wygłupów. Nie mam pojęcia, co ja mówiłem przez ostatnie parę minut. Mam nadzieję, że dało się to jakoś znieść. No, słuchajcie, uznałem, że pokażę wam jakieś starcie w nieco innym stylu. Zwykłe komentowanie nie było już takie ciekawe, więc postanowiłem zrobić coś innego. To był, słuchajcie, dzisiejszy finał rozegrany po pierwszej nad ranem. Także, no niedawno, paręnaście godzin temu. Mam nadzieję, że taki meczyk wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Sądziliście w komentarzach i poprzez ocenę filmu. Do zobaczenia. Cześć.